Widzowie, słuchajcie, we wczorajszym odcinku udało nam się wbić ponad setny level na jednym bloku. Dzisiaj przy pomocy villagerów zrobimy z tego super itemki, więc obejrzyjcie se do końca ten film. A jak ktoś nie subuje, to trochę lamus, bo połowa osób nie subuje, więc trochę mi przykro. I wpadnijcie se na sklep www.abraety, pierwszy link w opisie. Ty nie masz na imię pajac, a na nazwisku Agentix przypadkiem, żebym ja cię tutaj nie rozpapilił, nie? Gościu, wiesz, że mam 113 prawie level? Musiałem się z kimś pomylić. Musiałem cię pomylić? To stary, jak patrzę na tą twoją facjatę, to widzę, że po prostu no jakiś Agentix. No gościu, zaraz tutaj przyjdę i normalnie ci to... Gościu, dobra. Ty masz totem nieśmiertelności w ręce? Tak, zgadza się. No to stary, chyba zaraz stracisz ten totem nieśmiertelności, nie? Ja chciałem tutaj być dobra... Ale 5 razy chociaż trafić, bo ale, tak to się dobra, nie no to patrz, jak cię mogę trafić, nie? Mogę cię... O kurde, Bele, o kurde, dobra, słuchaj, wiesz co? Ja chyba muszę z tobą nawiązać sojusz. Proponuję, żebyśmy zrobili wielki sojusz Bobowicza nowy przeciwko właśnie Bobo i weźmiemy do naszego sojuszu Julii, bo uwaga, Julii ogarnęła sobie w końcu dynię. Wspaniała sytuacja, wspaniała sprawa. Dobra, Julii, słuchaj tego. Pomogłaś mi zrobić 113 level, więc możemy zrobić coś takiego, że to ja jest dzisiaj przy 113? A ty nie wiedziałeś, że mam 113 level? Ty gość, jesteś poważny? 113 level? No mam 113 level i dzisiaj przy pomocy, słuchajcie, villagerów... Ale jak to sprzedasz, to już nie będziesz miał. Nie? Nie, ukradnę sobie po raz kolejny ze sklepu. Akcja jest tego typu. Słuchajcie, tutaj, drodzy widzowie, mamy villagerów, u których można kupować diamentowe itemy za emeraldy. I ja dzisiaj będę chciał, słuchajcie, je kupować w naprawdę dużej ilości. Czy klaty, czy właśnie spodenki, buty, hełmy. Co taniej, to wezmę. I to wszystko będę chciał disenchantować. A jako, że mamy naprawdę sporo levela i mamy naprawdę sporo lapisu lazuli, bo przecież tutaj kupowaliśmy go, żeby wbijać w ogóle ten level, to będziemy w stanie zrobić prawdopodobnie kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt pełnych zbrojek z jakimiś protectionami 4, jakimiś, wiecie, niezniszczalnościami, naprawami i tak dalej. Ty, no zaraz jak cię wezmę, stary. Zaraz jak mamę zawołam. Zaraz. O kurde, jak twoją mamę zaraz zawołam, to naprawdę będziesz miał przypał. Dobra, posłuchaj mnie teraz. Można sobie kupować różne rzeczy u nich, to ja też chcę emeraldy, to ja mogę coś u ciebie zrobić i mi zapłacisz w emeraldę. Ale to ty nie wiedziałeś, że u villagerów się kupuje rzeczy za emeraldy? Nie no, wiedziałam, ale nie wiedziałam, że jakieś fajne można mieć. Myślałam, że tylko jakieś takie, wiesz, nie, śmieci. Tam się nic nie da fajnego kupić. Nie da się, nie da się. Dobrze, mój skarbiec emeraldów wskazuje, że emeraldów mamy całkiem sporo, więc słuchajcie, weźmiemy ich naprawdę dużo, aby kupić tych itemów naprawdę jeszcze więcej. Poza tym będziemy musieli, słuchajcie, je disenchantować, więc potrzebujemy wyjść przez barierkę, tak jakbyś normalnie uciekał przez okno szkolne, żeby się normalnie zerwać. I musimy, słuchajcie, sobie ogarnąć... O, mamy to! Mamy kamień szlifierski. Napraw i usuń zaklęcia. Super. Dobra, Juli, powiem ci tak, ty mi ogólnie pomagałaś wczoraj, więc weź sobie tutaj, masz 3 staki szmaragdów, nie, nie? No to daję ci 3 staki szmaragdów. Nie, i słuchaj, pójdź sobie do moich villagerów. Na każdym piętrze masz różne profesje. Poklikaj sobie, sprawdź, co możesz kupić, sprawdź, co możesz sprzedać. Wiecie, Juli jest nowa w Minecraftie, więc trzeba... klikasz shift, tak, klikasz shift i przechodzisz. Przez to moby nie przechodzą, a my przechodzimy. Dobra, ja na pewno, słuchajcie, muszę wziąć lapis lazuli. Dodatkowo będę musiał zapłacić zaraz Agentixowi, żeby pomógł mi z jedną małą rzeczą, ale zanim to zrobimy, stawiam, słuchajcie, shulker boxa i chcę u nich kupić. Wiadomo, nie da się u nich kupować często, więc muszę najpierw kupić, potem poczekać, kupić, poczekać i tak dalej. Tutaj mamy tak, spodenki za 11 szmaragdów, potem 1, 9. Możesz sobie kupić enderpały, jak chcesz, spoko, nie ma problemu. Dobra, najtańsze spodenki są tutaj, więc kupujemy. No niestety da się tylko 3 sztuki, jak sami widzicie. Buciki, 3 sztuki. Hełmy, 3 sztuki i klaty niestety też będą 3 sztuki, więc troszeczkę słabo. Dobra, odkładamy, słuchajcie, ładnie, pięknie tutaj to oczywiście na boczek i bierzemy, kupujemy u kolejnego. Tutaj ciach 3, ciach 3. Tutaj tak samo ciach 3 i bierzemy oczywiście ciach 3. Powiecie, ale Abra, mógłbyś stworzyć sobie jakiegoś naprawdę dobrego villagera i po prostu łączyć te rzeczy, na przykład, nie wiem, o, te spodenki, jakbyś takie 4 połączył, to miałbyś protection 4, niezniszczalność 3. No super, ale my mamy duży level, pobawmy się trochę. Dobra, słuchaj mnie teraz w ten sposób. Ja mam całkiem sporo emeraldów, więc jestem w stanie się z tobą podzielić, ale musimy zrobić kilka... Zbroja końska, to jest to, czego potrzebuję. Zbroja konia, dla konia? A ty masz w sumie jako jedyna chyba konie na serwerze, więc mogłabyś to zrobić. Słuchaj, agent, ja ci tutaj dam pół staka szmaragdów, ale wielka prośba. Poleć na sam koniec mojej wyspy i na samym końcu mojej wyspy tam zobaczysz potwornie wielką farmę trzciny cukrowej. Trzeba wszystko to zebrać i wrzucić do skrzynek, które się znajdują w ogóle przed tą farmą. Są dwie duże skrzynie. A dodatkowo, jeżeli będziesz chciał, to za kolejne pół staka szmaragdów trzeba będzie ściąć mi stare melony i dynie. Ja bardzo często tutaj widzę komentarze od widzów, że ej, Aberka, ty nigdy nic takiego nie robisz, tylko wszystkim za to płacisz. No ale słuchajcie, skoro oni chcą tą kasę, no to dlaczego mieliby tego nie wykonywać? No kurde, no jakby, no to chyba tak na tym
polega trochę życie, no nie? No stary, chcesz tą kasę ode mnie? No chcesz, no? Pewnie, że no właśnie, no znacznik dla ciciusia. Znacznik dla ciciusia! No możesz kupić znacznik i wtedy będziesz mogła go w kowadle nazwać i twój kot będzie miał imię. To dokładnie tak działa, kumasz, to nie? Idę. No to da, no to widzicie, no to się podjarała, no i fajnie. Dobra, tutaj słuchajcie, Julii podkładała nam trochę rzeczy, więc całkiem spoko, ale ja w tym momencie idę enchantować. I pytanie, słuchajcie, teraz wielkie pytanie do was. Jeżeli zużyję cały level, no bo na pewno w dzisiejszym odcinku zużyję cały level, to jak myślicie, ile uda mi się zrobić pełnych zbrojek, gdzie minimum będzie Protection 4? Nie musi być niezniszczalność. Chodzi mi, słuchajcie, o samą tutaj ochronkę 4. Ile takich pełnych zbrojek tutaj będzie? Tego jestem naprawdę ciekaw. Dobra, słuchajcie, zaczniemy sobie w takim razie od na razie jednej zbrojki. Znaczy, dobra, teraz to musimy wszystko zdisenchantować. Sorry, mój błąd. Teraz to po prostu bierzemy wszystko. Wszystkiemu zdejmujemy zaklęcia. Oczywiście to też nam da trochę levela, no ale takie życie, słuchajcie. No w tym momencie może sobie dobijamy 113, więc to będzie to całkiem spoko. Brytusia. Nazwałaś sobie kota, tak? A ile w ogóle zapłaciłaś Brytka. Za znacznik? 20. Euro, no to... euro chciałam powiedzieć. Euro! Emeraldu. Słyszałeś Agentix? Euro mamy tutaj to? Na serwerze. Kurde! Od to my kiedy mamy euro? Euro nie mamy, a tutaj... O kurde, ja nie wiedziałem. Stary, a dobra, a inaczej, jak idziesz do sklepu, to płacisz w euro czy w emeraldach u siebie? Nie? Ja? Ej, poczekaj. Czy ja właśnie zdisenchantowałem sobie... Ja miałem chyba enchantowaną klatę, moi drodzy, jedną. Ale taką, wiecie, taką moją, z naprawą. Ja ją chyba zdisenchantowałem. Ej, nie, weźcie, cofnijcie ten fragment filmu. Pliska, cofnijcie ten fragment filmu. Napiszcie mi w komentarzach, bo muszę to wiedzieć, bo nie będę spał po nocach. Czy ja zdisenchantowałem sobie swoją własną klatę, której używałem? O kurde. A, dobra, Agentix będzie się jeszcze się ze mnie tak śmiał. Stało. Dobra, słuchaj, ja sobie tutaj sprawdzam enchanty. Hełmik, ochronka 3. Tutaj ochrona przed ogniem. Budki, ochrona 3. Klata, Jezu, dobra, biorę, słuchajcie, hełmik w takim razie, patrzę, ciach. Dobra, bierzemy ochronkę 3. Sama ochrona 3, no to nie jest w takim razie najlepszy deal życia. Dobra, klata, niezniszczalność. Buty, ochrona 3. Spodenki, niezniszczalność. Dobra, no to bierzemy buty. Ej, dlaczego ta ochrona 4 nie wypada zawsze? Ja tego nie kumam w ogóle, serio. To są takie podstawowe itemy, to naprawdę mogłoby wypadać. Dobra, klata. Ja, ej, naprawdę strasznie słabe itemki mi tutaj lecą, wiesz? Mimo, że dopiero zacząłem. Dobra, to w takim razie wiecie co? Wezmę hełmik na... O! Ochrona 3, niezniszczalność 3. I teraz łącząc, słuchajcie, te dwa hełmy ze sobą, już będzie 4 trójka. Więc całkiem spoko. Dobra, już zmarnowaliśmy, słuchajcie, 10 leveli, więc całkiem sporo. A wiadomo, że każdy kolejny level się wbija coraz ciężej, no nie? Agent, no ty jakby kumasz, co mam na myśli, no nie? Że każdy kolejny się... Nie, totalnie nie ogarniam, stary. Mówię, nie ogarniasz? No dobra, widzicie, Agentix jest po prostu nowy w Minecraftzie, trzeba mu wiele rzeczy wytłumaczyć. A! I w ogóle, słuchajcie, ja chciałem sobie jeszcze zrobić mieczyk na ostrość 5, więc moglibyśmy stworzyć jeden mieczyk i sobie go enchantować, tylko że oczywiście nie mam diaksów, no bo Bobrzdel oczywiście zrzucił wszystkie moje diaksy do Voida. Więc słuchajcie, jestem w takim razie skazany na to, żeby po prostu wziąć te spodenki. Co z nimi siądzie, tego nie wiem. Od razu to zdisenchantuję, co? Pach, pach. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Ochronka 3, tutaj ochrona przed ogniem, tutaj niezniszczalność i tam na butach nie słuchajcie ochronę. Zbroi dla konia. A bo musisz na niego wejść i wtedy klikasz klawisz E, tak jakbyś chciała otworzyć ekwipunek i wtedy możesz mu założyć tą zbroję na konia. Ej, w ogóle jak ona ma zbroję na konia, to bym chciał to zaraz zobaczyć, bo to jest, mówię, jedyna ej, chyba osoba, która ma... tutaj, w ogóle skąd ta zbroja na konia tutaj? No stary, od villagera prawdopodobnie, dobra. Chociaż mi się zdarzało też wykopywać ej, zbrojki... on jest chyba głodny, bo mnie tutaj zrzuca. Koniec głodny i dlatego cię zrzuca? No, on nie po wiem, prostu jest nieoswojony. No chyba tak, no. Chyba jest po prostu nieoswojony. Dobra, słuchajcie, patrzcie, jeszcze ani jedno Protection 4 na mnie siadło, stary. Rozumiesz to? Ani jedno, a ja zmarnowałem Stary, ale ile ty tego w ogóle enchantujesz? Stary, ja ci powiem, ile mam teraz enchantowanych rzeczy. Zenchantowałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, bo jeden był fail. Czyli 8 rzeczy zenchantowałem i póki co, ochrona 3. Ochrona 3, ochrona 3, niezniszczalność 3, ochrona 3, niezniszczalność 3, ochrona 3, ochrona 3, wydajność pod wodą, ochrona 3. No stary, to nie jest najlepszy drop na świecie, no musisz przyznać. No to nie będę ukrywał, tak jest właśnie. No taki trochę średni, dobra, tutaj same niezniszczalność, ja nie wierzę, wszystko niezniszczalność. Ochrona przed ogniem? Nie, no to ja biorę klatę w takim razie, słuchajcie. Ochrona przed ogniem ciernie, no nie, no kurde, ja się zaraz wkurzę. Ja wbijam, słuchajcie, trylion leveli przy pomocy jakiegoś głupiego expa i tak dalej. A potem mi, słuchajcie, takie rzeczy dropią? Ale co jest? Ej, nie podoba, dobra, oddychanie 3, wydajność pod wodą, niezniszczalność 3, ochrona przed ogniem. Ochrona przed ogniem. Kumasz to? O, klata, ochrona 4.
Pierwszy item, słuchajcie, pierwszy item ochrona 4, no to fantastycznie. Akurat ten hełmik sobie zostawię, bo on w połączeniu z innymi hełmami na pewno da dobrą robotę, więc spokojna głowa. Ej, w ogóle mam w tym momencie 80 leveli, więc naprawdę dużo, słuchajcie, ich zeszło. Dobra, słuchajcie, tutaj Agent X miał za zadanie pozbierać, słuchajcie, to wszystko i sami widzicie, że jest tego sporo. To przydałoby się, stary, jeszcze dodatkowo przerobić na papier i zanieść na przedostatnie piętro w moim wieżowcu dla villagerów. Wydaje mi się, że to by było bardzo spoko, gdybyś to zrobił. A teraz, jeśli się nie mylę, to robisz melony, tak? Teraz robisz melony, czy co robisz? Muszę pierw siekierkę złapać. Ja mam siekierkę taką, kurczę, z jedwabnym dotykiem. Dobra, panie, słuchaj, masz tutaj tą siekierkę, a ja w takim razie, słuchajcie, idę po węgiel, bo tutaj Julii powiedziała, że chce węgiel, a ja oczywiście w tej kaktusiarni mam tego na pewno sporo i dodatkowo jeszcze zobaczymy tego konika, bo jestem strasznie, słuchajcie, ciekaw tego konika ze zbrojką i w ogóle tam jeszcze jakiś kot jest chyba nowy czy nazwany, kurde, całkiem ciekawie może tam być. Dobra, słuchajcie, skąd my weźmiemy węgiel? Które piecyki nie działają? Ten nie działa zazwyczaj. O! Z tego weźmiemy ewidentnie. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie tutaj do Julii i w takim razie ja palę kaktus. Ty jesteś u siebie w tej kaktusiarni. Dobra, słuchaj, mam dla ciebie węgiel. A w ogóle, który ty masz level? Bo ty sobie level zbierasz przy pomocy tych kaktusów, no nie? Ej, dużo całkiem go sobie tutaj poprzepalała. Dobra, wrzucam ci węgiel w takim razie do pieca, ale gdzie jest w ogóle ten koń i gdzie jest ten ciciuś? No koń jest tam, ciciuś jest na drzewie, w domku na drzewie, a koń jest tam, gdzie są? A tu jest domek z końmi. Ej, serio, on ma zbrojkę, patrzcie na to. O kurde. No, normalnie skórzana zbroja końska. Kurde, to brzmi jak jakaś końska mucha. Ej, dobra, czemu on w ogóle... A, bo on nie ma siodła. Ej, a ja chyba mam siodło, żeby akurat móc ci dać, jeżeli się nie mylę. A musi być siodło? Musi być siodło, jeżeli chcesz jeździć, jeżeli chcesz się nim ruszać. Dobra, słuchajcie, tu podobny jest kotek. Faktycznie jest napisane brytka. Okej, czyli to jest kot Julii z prawdziwego życia, rozumiecie to? To jest jej kot. Znaczy, co prawda on delikatnie inaczej wygląda w Minecrafcie, bo w prawdziwym życiu ma zielone oczy, tu ma niebieskie, ale powiedzmy, że jest podobny. Powiedzmy, że jest podobny i nie ma takiej obruszki akurat czerwonej, no ale dobra, spoko. Dobra, jak się robi klan na drzewie. Książkę jak się robi, 3 papieru, 1 skóra. Dobra, moi drodzy widzowie, trzeba dowieść. Tutaj dobre itemki jest dowożone. Ewidencje, słuchajcie, dowożone są itemy. Patrzcie teraz to, co my tutaj mamy. Niezniszczalność 3, fantastycznie. Ochrona 3, no to już trochę lepiej. Niezniszczalność i tutaj, nie... dobra, no to słuchajcie, co to było? To były budki, tak? To były budki z ochronką. Dobra, o! Głębinowy wędrowiec, ochrona 3, niezniszczalność. Agent X, a ty będziesz chciał ode mnie odkupić jakieś itemki? Bo wiesz, ja tutaj mam duży wybór. Mówię za arbuzy. Za arbuzy, tak? A wiesz, że to są moje arbuzy, nie? Wiem. No to chyba niekoniecznie za moje arbuzy, nie? Nie, za twoje, właśnie za twoje, będzie a lepiej. To wolałbym nie. Ej, straszny syf leci, naprawdę, no kurde, o! Drugi item dopiero z ochroną 4. W ogóle 4 trójka się zrobiła. Ochrona 4, niezniszczalność 3, a mi zostało 68 leveli. Więc naprawdę mamy lipę, jeśli chodzi o te itemy. No nie, ja nie rozumiem, no patrzcie, ile my tego enchantujemy, a to serio, no... Drugi item z Protection 4, no widzowie, widzowie, co ja mam zrobić? Ej, nie, naprawdę, co ja mam zrobić, bo weź mi ktoś pomóż. Tutaj niezniszczalność, tutaj wszędzie niezniszczalność? No to co ja dobra, wezmę, słuchajcie, klatę, bo tych klat mamy tutaj dużo. Kurde, zrobiłam cukier zamiast papieru. Sama niezniszczalność, naprawdę cukier? Papier? Ja, dobra. Słuchajcie, disenchantujemy to, po prostu disenchantujemy to. Widzę, że Juli tak samo idzie robienie papieru, jak mi enchantowanie tych itemów, no nie wierzę. No ja się uczę, czekaj, bo to zaraz takiego skilla będę miała. Tutaj ochronka, tutaj, słuchajcie, głębinowy wędrowiec. Dobra, ryzykuję, słuchajcie, z ochronką. O! Oddychanie i ochronka. No to już, słuchajcie, ma sens. To już jakiś sens ma. Tu jest niezniszczalność i tu jest ochrona. Same ochrony przed ogniem, jakieś niezniszczalności? Kurde! Za moich czasów te itemki naprawdę dobre rzeczy dawały. Dobrze, 59 leveli mi zostało, a ja mam taki krap, rozumiecie to? No taki krap mi leci, no nie wierzę, słuchajcie. Dobra, tutaj niezniszczalność, głębinowy wędrowiec, ryzykujemy, słuchajcie. Nie, tu jest ochronka, to weźmiemy sobie ochronkę w takim razie, jeszcze z niezniszczalnością. W ogóle, ej, agent, ty się wypowiesz, bo ty akurat chyba w miarę ogarniasz takie rzeczy. Czy jest duża różnica między ochroną 3 a ochroną 4? Bo na moje... To jest duża, ale nie jakaś taka olbrzymia. Wydaje mi się, że całkiem spora jest różnica. No właśnie, mi się też wydaje, więc chyba lepiej jednak inwestować w tą ochronkę 4, no nie? No zdecydowanie, gościu. No właśnie, coś, słuchajcie, tak czułem. Ogólnie, jeżeli mam, słuchajcie, tutaj itemy, zauważcie, z samymi ochronami, bez niezniszczalności, to spokojna głowa, nie martwcie się, dlatego że u moich villagerów, bibliotekarzy, którzy znajdują się tutaj i przy pomocy, słuchajcie, moich villagerów, którzy się tu znajdują, mogę kupić bardzo tanio itemki, które po prostu będą miały niezniszczalność i na przykład protection 1. Więc jak wezmę ochronę 1,
i połączę z tym, no to będzie ochrona 3, tak? Ale niezniszczalność jeszcze przejdzie z tamtego itemku, więc to jest całkiem spoko. O! Spodenki ochrona 4, no i to mi pasuje. 4, trójka, ciach, słuchajcie. No i tak powinno być od początku. Dawaj mi ten lazuryt, odkładamy w takim razie to. Tak powinno to, słuchajcie, wyglądać. Dobra, co tutaj? Ochrona 3 na butach, na klacie ochrona 3. Dobra, wezmę, słuchajcie, te butki, zaryzykujemy, słuchajcie, z tymi butkami. Weźmiemy je, sama ochronka 3, no to trochę gorzej. Tutaj na klacie to nie, tutaj spodenki już prędzej, butki głębiny... To weźmiemy spodenki, co? Ja myślę, że ta ochrona 3, słuchajcie, na tych spodenkach... Bez żadnych niezniszczalności, rozumiecie to? Bez żadnych niezniszczalności, no kurde. Jak już daję tą ochronę, to mogę... Dobra, weźmiemy to. No i znowu sama ochrona. Ej, dobra, akurat te ochronki dobrze lecą, ale spójrzcie na to. Co w ogóle ogarnąłem? 41 leveli tylko mam. Stary, na początku odcinka miałem... 113? A teraz mam 40. O, ale klata ochrona 4, no to już jest spoko. Kolejna klata ochrona 4. Czy jak ma się niższe stary levele, to lepsze jakby są dropy? Labus, co tam u ciebie? A ty do mnie przyszedł? O kurde, a co masz ciekawego? Pochwal się, co zebrałeś? Ty miałeś 2137 bloków, a teraz masz 2148. Oj, nieładnie. Nie. Ej, dobra, zebrałeś wszystko, a zaniosłeś tą trzcinę tam na pięterko do villagerów, tak dalej? Zebrałem. Bo widzę, że Juli właśnie tutaj handluje, dobra, jakąś łódeczką. Ja uciekam, cześć. Ty, ale no jak nie przeniesiesz, to nie dostajesz hajsu. Nie. Robisz po... A, ty kupujesz sobie książki u villagerów. Dobra, no to sobie kupuj. Ja w takim razie, słuchajcie, pójdę po kolejną dostawę tych itemków, bo mam 35 level, ale co nie, coś trzeba tutaj kupić, no nie? Uwaga, moi drodzy, pierwszy handel Juli z villagerami w jej życiu. Pogratulujmy w komentarzu. Proszę, widzu, pogratuluj tutaj, patrz. Normalnie, naprawa, skupowana, ciach. Ej, co niezniszczalność. Kupiłaś? Niezniszczalność. Niezniszczalność kup... Widzicie? A ty kupiłeś niezniszczalność agenta. Dobra, i na co to niezniszczalność? No. To na klatę pewnie albo na coś, nie? Na wszystko możesz dać tak naprawdę. Na elytrę, na wszystko. Ja mam elytry. No dobra, no na wszystko ogólnie. Łagodny upadek tutaj jest na bucikach, tutaj jest niezniszczalność. Dobra, co my chcemy kupić, słuchajcie? Na pewno chcę hełmy kupić, tylko czy tu są... No dobra, kupię, słuchajcie, 3 hełmy. No niech będą tutaj, weźmiemy sobie 3 hełmy. I teraz tak, tutaj jest niezniszczalność na tych spodenkach, to sobie, słuchajcie, kupimy ich. A, dawaj, tutaj bierzemy. W ten sposób tutaj też kupujemy. Dawaj, wszystko kupujemy, będziemy to łączyć. Póki, słuchajcie, jeżeli jest jakaś niezniszczalność, to będziemy to wszystko łączyć. Tutaj nie ma niezniszczalności, nie ma, tutaj nie ma, nie ma. Dobra, to zostawiamy. I teraz tak, słuchajcie, musimy sobie zdisenchantować to. Tutaj. A co zrobiłaś? Diamentowy napierśnik. No dobra, ale masz go enchantowanego jakiegoś? Co zrobiłeś na nim? No co? Zobacz sobie, masz. Łe! Łódkę, Miżu, to jest mój napierśnik! To jest jej napierśnik! Masz! Nie! No masz! Agent, wiedziałeś, że da się łódkę założyć i to jest twoja klata? Patrz, no masz! To? Wow! Bo ja się nie znam, co tam jest. Ej, dobra, ona zrobiła sobie diamentową klatę. Niezniszczalność 1, kumasz? To jest dobry item. Było, że 3. Nie, całkiem no jest przyjemny. Niezniszczalność, ale nosiłby. Tutaj nie ma ochrony żadnej. Trzeba ochronę dodać. Dobra, patrz, ja ci tutaj... Patrz, a masz level jakiś, czy nie masz levela? Masz level? 7. Dobra, to patrz, co ja ci dam, patrz, co ja ci dam. Czekaj. No. Ja ci dam... O, to. Weź to i to sobie wrzuć, patrz. I to sobie wrzuć na tą klatę, w kowadle. Za to dostałeś do ekwipunku. To sobie połącz i będziesz miała wtedy dobre itemy. A ja tutaj enchantuję. No nie połączę, bo już nie mam... No co nie połączysz? Możesz to połączyć, to się łączy. Czemu nie połączysz? Fajny enchant. Albo to oddajesz, stary, albo jesteś klepany teraz, nie? Jesteś klepany, tak? A ja mam bardzo... Ej, dobra, oddaj. No to oddawaj go. Ale koniec klepy. Ale ja tutaj robię itemy, nie? No to oddaj. No, ja wiem. No i połączyłaś to, czy nie? No kurde, wariacie! Dobra, oddaję, zostaw. Dawaj mi go, dawaj mi go. Faktycznie, mam wiele. Ochrona 3 i niezniszczalność 3. No i teraz masz dobry item, dobra. Ja tutaj tak, słuchajcie, co muszę dalej enchantować? No, klata odpada. Tutaj, słuchajcie, weźmiemy jedne spodenki, słuchajcie, z disenchant... Agent X, a ty się dobrze czujesz tak ogólnie? Wszystko w porządku? Tak. O, ochronka 3 tutaj. Dobrze, klep go, klep, trzeba. Trzeba lamusa klepać. Dobrze, klep go. Jak tam jest opcja, to wiadomo. O, ciernie 2 tutaj były. O, hełmik, ochronka 4. Nice. I mam w tym momencie 29, prawie, słuchajcie, 30 level. Tutaj w takim razie wyjmę to. Tutaj, słuchajcie, wyjmę to. Dobiłem sobie 30... Czy ty znowu zepsułeś mi enchant? Ej, ja zaczynam kumać tą grę. Ty nie ma. Ej, dobra, no w sumie jak ona sobie łączy te itemy. Ja nie kojarzę, żeby Juli wcześniej łączyła sobie ja itemy. Ja zaczynam kumać, ja muszę być dużo krówsze, mieć skórę, jeszcze jest książka. Się zastanawiam, no. Po co ci tyle krów w ogóle. No, książeczki są OP. Patrz, dobra, to słuchajcie. To ma sens. Agent, ja to widzę, nie?
Tak się składa, że ja to widzę, nie? Tu nie ma. Tak się składa, że ja to widzę. Dobra, bierzemy, słuchajcie, w takim razie, co my bierzemy? Buciki, niezniszczalność 3 i ochronka 3. Dobra, i zużyłem, słuchajcie, cały prawie level, ale to nie jest wszystko, słuchajcie. Teraz musimy ogarnąć, słuchajcie, co my jesteśmy w stanie z tego wszystkiego zrobić, bo tego jest za dużo tutaj. Autentycznie. Gościu, co ty zrobiłeś? Skąd ty tyle tego masz? Stary, naprawdę dużo jest tych rzeczy, no gdzie nie? Gdzie ty to ukradłeś, stary? Stary, no właśnie, wszystko kradzione było. Dobra. Słuchajcie, musimy wziąć na pewno to, co jest gotowe. Dobra, słuchajcie, zabieram stąd wszystkie itemki, które są mniej więcej gotowe, no nie? Czyli chodzi mi o 4 trójki. Kilka chyba ich było. O, tu jest, słuchajcie, gotowa 4 trójka. Tutaj jest gotowa 4 trójka. Czy tutaj jest jakaś 4 trójka jeszcze? Nie. Okej, czyli mamy, słuchajcie, 2 gotowe 4 trójki. Dobra, one zostają. I teraz tak, weźmiemy sobie, słuchajcie, wszystkie ochronki. Czekajcie, wrzucę sobie to, co jest enchantowane. A wyjmuję sobie wszystkie, słuchajcie, ochronki 4, jakie w tym momencie mam. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj gotowe protectiony 4. I teraz, słuchajcie, muszę do tego wszystkiego znaleźć odpowiedniki w postaci niezniszczalności. Czyli potrzebuję na przykład... Od kurde, ja mam tu zombiaki na wyspie? Od kiedy niby tu są zombiaki na wyspie? Jak ja wszystko oświetlone mam, nie rozumiem. Dobra, słuchajcie, szukam hełmów z niezniszczalnościami, no nie? Okej, tu jest jakaś ochrona... O! Tu jest na przykład bardzo dobry hełm, który jestem w stanie połączyć i wtedy będzie strasznie dobra rzecz. Dobra, oczywiście disenchantowałem wszystko, co ma samą niezniszczalność, ale szukamy. No na klacie tutaj jest... no właśnie, nie za bardzo. Dobra, tutaj miałem też, słuchajcie, kilka różnych ciekawych rzeczy. Tu jest klątwa uwiązania, to są jakieś inne duperele. Tutaj, słuchajcie, jeszcze w tych innych skrzyneczkach znalazłem kilka ciekawych rzeczy, które moglibyśmy oczywiście ze sobą połączyć, żeby to miało jakiś sens. A u moich villagerów da się kupić niezniszczalność 3, ale póki co chcę to zrobić, słuchajcie, bez książek. Więc teraz tak, te klaty i tak potrzebują, słuchajcie, tutaj jakieś niezniszczalności w postaci książki. Spróbuję teraz jeszcze ogarnąć... Jeszcze powiedz, po co arbuzy i dynie i będę w domu. Po co arbuzy i dynie? Bo możesz je sprzedać villagerom i wtedy dostać za to emeraldy. A emeraldy potem wydajesz na całą resztę. Ej, jak ten hełm zrobię, to będzie naprawdę ja strasznie mocno. Muszę pozapisywać. No musisz pozapisywać. Idziesz do farmera u mnie na samej górze mojego, mojej wieży z villagerami sprzedajesz właśnie dynie i arbuzy. Dobra, czyli teraz tak, słuchajcie, mamy ogarnięty ten hełmik. Ten hełmik też jest full gotowy. Co prawda nie mamy teraz za dużo levela, ale wiecie, o co mi teraz chodzi w tym wszystkim, no nie? I teraz trzeba wziąć to i połączać całą resztę. Słuchajcie, sprawa jest taka, dałem Agentixowi strasznie dużo butelek z expem, rzucaj mi to, stary, ale ja podejdę do kowadła i próbujemy łączyć te itemy. Specjalnie posegregowałem sobie to parami, to żeby... wszystko. To jest naprawdę wszystko? Tak. Stary, ja ci dałem tego kilka staków. Kilka staków butelek. Dobra, rzucaj mi to, a ja w takim razie to łączę. Słuchajcie, robimy z tego ochronkę 4. Następnie, słuchajcie, z tego robimy, sami widzicie, wydajność pod wodą ochronę 4, niezniszczalność 3. To kosztuje, słuchajcie, 10 leveli, w tę stronę kosztuje 8. Dobra, teraz tak, łączymy, słuchajcie, to ze sobą, to kosztuje 10, w tę stronę kosztuje 4. Dobra, teraz połączymy sobie to z tym, to kosztuje 10, w tę stronę kosztuje 4. Dobra, łączymy sobie to, to kosztuje też 4. Patrz, o kurde, no co to? Te arbuzy są genialne, ja muszę sobie to powiększyć. Ale to ty teraz handlowałeś z tymi villagerami w końcu? No. A, no to git, no to to jest całkiem spoko. No rzucaj, rzucaj, stary, rzucaj, rzucaj. Dobra, tutaj łączymy sobie, patrzcie, to. Teraz dodajemy sobie to. Okej, tego w tę stronę się nie da, w tę stronę da się. I będziemy mieli, okej. Dobra, ej, spoko. Stary, mamy to. Chyba na razie mamy to. Poczekaj sekundę. Dawaj tego creepera, klep go. Ej, dobra, stary, ja już mam tutaj chyba wszystko ogarnięte. Pozostaje mi do zrobienia teraz tak. Łączymy sobie to. W tę stronę jest 9, w tę stronę jest 3. Dobra, i teraz... Nie! Serio teraz kowadło mi padło? Ale lawo. Kiedy ja chciałem akurat to ze sobą połączyć? Dobra, słuchajcie, ja mam tutaj trochę żelaza, więc spokojnego... Ej, gdzie ja miałem crafting? Ja nie miałem tutaj craftingu nigdy? Ej, no miałem jakiś crafting. Dobra, słuchajcie, wbijemy się tutaj w każdym razie na dół i teraz tak, jeden blok, drugi blok, trzeci blok, teraz robimy sobie pach i teraz obczajcie, jaka jest jazda. Nie wiem, czy akurat wystarczy mi levela, najwyżej Agentix mi zaraz dorzuci, ale teraz, słuchajcie, próbujemy połączyć to z tym, to kosztuje 10... co? Ja chcę to połączyć ze sobą. Nie, źle to połączyłem. Dobra, stary, rzucaj mi tego levela. Teraz tak, niezniszczalność 3, ochrona 3 tutaj będzie. Dokładamy to i będzie 4 trójka. Dobra, rzucasz to czy nie rzucasz? Dawaj. Dobra, okej, teraz się łączy. Teraz, słuchajcie, łączymy w takim razie to. Okej, 12 leveli potrzebuję, tak czy inaczej. No to jeszcze ciach. Dobra, już, stary, wystarczy. I teraz patrzcie, co się stało. Tutaj, słuchajcie, mamy gotowe itemki 4 trójki. Wszystkie spodenki, wszystkie tutaj hełmy. To wszystko, słuchajcie, w tym rządku jest gotowe 4 trójką, a nawet niektóre mają dodatkowe enchanty. Tutaj natomiast wszędzie jest ochronka 4 albo jakieś inne ciekawe rzeczy i one czekają na dołożenie niezniszczalności gdzie niegdzie, którą mogę oczywiście pozyskać, słuchajcie, z tam tego miejsca, gdzie jest... Nie, no nie, no nie! Serio?
Serio? Ziomeczki, klikajcie w jeden z tych dwóch filmów, aby widzieć naszych przygód więcej, a ja po prostu, słuchajcie, jeszcze poproszę, żebyście subowali kanał. Widzu, drogi, zostaw suba, zostaw dzwonek i wpadnij se na sklep www.abrety. Słoneczko nas tutaj atakuje, ale widzicie, fajne koszulki? Fajne, to se wpadaj, zamawiaj, trzymaj się, elo.